Cześć moi drodzy, z tej strony Maciej, a w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jak korzystać z fiszek przy urozmaicaniu ich mnemotechnikami. Zapraszam. Dobra pamięć. Fiszki są świetnym narzędziem do powtarzania wiedzy. Jak już pewnie wiecie, nasz mózg potrzebuje takiego przypominania sobie cyklicznego o tym, czego się uczyliśmy w ostatnim czasie, więc fiszki są ku temu bardzo dobrą okazją. Natomiast możemy spotkać się z pewnymi problemami przy okazji fiszek. I pierwszym takim problemem, który dostrzegam, jest to, że fiszki są trochę takie automatyczne. Automatyczne w momencie, gdy my mamy lawinę wiedzy do przetworzenia przed egzaminem i dodajemy na raz, nie wiem, 50, 70, 100, 200, 1000 fiszek, nie? W ciągu godziny przerobiliśmy kupę fiszek i tak naprawdę w momencie, gdy dodaliśmy nasz zestaw, czy to do Anki, czy to do Quizleta, czy to papierowe zestawy, już w ogóle zapomnieliśmy, o czym była ta pierwsza fiszka, nie? I zauważyłem, że to może powodować pewne komplikacje. Drugim problemem jest to, że ten proces może po czasie stać się po prostu nudny dla naszego mózgu, bo nasza wyobraźnia trochę wtedy jest w takim stanie, że owszem, możemy sobie wszystko wyobrażać, możemy sobie to urozmaicać, natomiast na podstawie rozwiązania względem tych dwóch rzeczy ja zauważyłem, że możemy trochę jeszcze spotęgować wyobraźnię. I o co mi chodzi? Mianowicie, taka typowa fiszka, jak wygląda taka typowa fiszka? Na pierwszej stronie mamy zazwyczaj pojęcie. Pojęcie, ewentualnie pytanie, jak jest jakiś materiał akademicki. I jeśli chodzi o drugą stronę naszej fiszki, to wtedy mamy zazwyczaj definicję, ewentualnie odpowiedź na pytanie po prostu, tak? Tak się mniej więcej przyjmuje, że tak się tworzy te nasze fiszki. Na pierwszej stronie pojęcie, na drugiej definicja. I teraz to jest taki typowy klucz, a ja uznałem, że warto jeszcze tę pierwszą stronę karty wzbogacić o skojarzenie, o mnemotechnikę. Czyli do tej pierwszej karty ja dodaję mnemotechnikę. To ma formę takiej podpowiedzi, czyli na przykład mam jakieś słówko, wymyślam do niego skojarzenie i to słówko ze skojarzeniem, powiedzmy, że słówko w języku polskim ze skojarzeniem są na pierwszej karcie, na drugiej karcie jest słówko w języku angielskim, załóżmy, tak? Zauważyłem, że kiedy mam problem z odtworzeniem odpowiedzi lub definicji na podstawie tej pierwszej karty, to brakuje mi takiego rozwiązania po środku. I właśnie świetnie wtedy sprawdza się ta nasza mnemotechnika, bo ona jest takim mediatorem pomiędzy pojęciem a definicją. Ja na nią zerkam, na to skojarzenie, na ten obraz, w momencie, gdy na podstawie pojęcia i pytania nie mogę dojść do tego, wydobyć z tego mojego mózgu tej informacji, jaka tam była treść, ok? I pokazuję teraz to na przykładzie. To jest karta z mojego zestawu Anki, pierwsza strona fiszki. Wreszcie się w ogóle do Anki przekonałem, z czego się bardzo cieszę, bo zależało mi na tym, żeby mieć dobrą relację z tą aplikacją do fiszek. Ona umożliwia właśnie taką edycję karty, że ja mogę sobie dodać wskazówkę na pierwszej stronie. I tutaj, jak widzicie, jest moje słowo kluczowe. Załóżmy, że ja się uczę angielskiego i chcę wiedzieć, jak po angielsku jest dywan, tak? Więc na pierwszej stronie mam słówko po polsku dywan i tutaj jest jakby tradycyjnie, ale tutaj zauważcie, że mam taką małą czcionką dodaną wskazówkę mnemotechniczną. I w momencie, gdy ja nie potrafię sobie przypomnieć tego słowa z pamięci, nie mam w ogóle śladu po tym dywanie, jak to było, karpet chyba, tak? Ale może nie jestem pewien, to mogę sobie przypomnieć, poradzić sobie z tym słowem za pośrednictwem tej wskazówki. To jest takie moje jeszcze wyjście B. No i karp lata na dywanie, tak? Czyli zobaczcie, w momencie, gdy ja tworzę taką fiszkę i dywan to jest karpet, tak? W tym momencie. To jest o tyle fajne, że w momencie, gdy ja tworzę 20, 30, 40 fiszek z języka, powiedzmy, uczę się tych słówek, tak? To tworząc takie słówko, wymyślam skojarzenie.
Tak, to już jest fajna rzecz, trochę taka wykorzystująca bardziej wyobraźnię i kolory i wszystkie takie obrazy, które nas otaczają. A po drugie, w momencie, gdy ja powtarzam ten materiał, to właśnie te obrazy mi wracają do głowy, nie? I czasami zdarza się, że ja po prostu spojrzę sobie na ten dywan, w ogóle nie patrzę na to, na tę wskazówkę i już wiem, że chodzi o karpet. Gdy nie wiem, że chodzi o karpet, to posiłkuję się wskazówką i jest spoko. Opublikowałem to podejście na grupie Dobra Pamięć Crew i padło takie zapytanie, czy nie lepiej byłoby mieć tę wskazówkę na drugiej stronie. I uważam, że warto z tym poeksperymentować. Ja obecnie jestem na takim etapie, że ćwiczę sobie na podstawie dodawania skojarzeń na pierwszej stronie, co wydawało mi się, że może być zbyt ułatwiające jednak ten proces, a jednak nauka powinna być wymagać wysiłku, ale właśnie przez to, że ten karp lata na dywanie tutaj jest nad taką małą czcionką napisane, nie? Zobaczcie, bo to właściwie wygląda tak docelowo, nie? To są bardzo małe czcionki tych wskazówek. To czasami robię sobie taki challenge, że po prostu muszę spojrzeć tylko na ten dywan. Jak naprawdę nie wiem, to wtedy dopiero za drugim razem posiłkuję się karp, który lata na dywanie z kojarzeniem, nie? I załóżmy, że to było dla mnie łatwe, więc przechodzę sobie do kolejnej fiszki i załóżmy, że uczę się jeszcze psychologii, chcę wiedzieć, do czego służy hipokamp. Hipokamp generalnie służy do procesu konsolidacji, więc ja w trakcie układania tej fiszki wymyśliłem sobie takie skojarzenie, że hipopotam gra na konsoli. I w tym momencie wiem, że chodzi o to, że on odpowiada za konsolidację. I tworzę w ten sposób fiszki ostatnio, takim właśnie kluczem mnemotechnicznym. Uważam, że działa bardzo ciekawie. Jestem ciekaw tak naprawdę rezultatów po jakimś dłuższym eksperymentowaniu, ale zachęcam Was do spróbowania wzbogacenia Waszych fiszek, bo myślę, że warto. Czyli generalnie podsumowując, umieszczamy sobie na pierwszej stronie pojęcie, pytanie plus mnemotechnika. Na drugiej tradycyjnie odpowiedź. Ja polecam używać programu Anki, bo macie tam pełną możliwość edycji. W Anki też wiem, że jest taka opcja, przynajmniej gdzieś tam mi przeszło przez oczy, że można te wskazówki wywoływać przyciskiem. Czyli nie musimy ich mieć na ekranie, tylko możemy je wywołać przyciskiem. W momencie, gdy chcemy się wspomóc taką wskazówką, możemy coś kliknąć i nam się pokaże, więc to jest też fajna opcja, żeby nie mieć takich podpowiedzi od razu na przed oczami. Myślę, że warto poeksperymentować, czy to z waszym językiem obcym, czy to z waszym przedmiotem na studiach. Dajcie znać, czy też korzystacie z Anki, czy też korzystacie z takich wspomagaczy. Mnie się ostatnio sprawdza i będę testował dalej. Może zobaczę, jak też to działa z drugą stroną. Na razie zostaję na pierwszej. To z mojej strony było na tyle w tym materiale. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Dobra pamięć.